Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Tak jak w tytule, dzisiaj przedstawię Wam kilka rzeczy, które Netflix zrobił lepiej od CD Projektu. Po pierwsze, lokacje i szybka podróż. W serialu wszystkie postacie szybko poruszają się pomiędzy lokacjami i nie musimy czekać, aż Geralt albo Ciri i czarodziejki dotrą na miejsce. Nie ma ekranu wczytywania, zbagowanej płotki, nic. O, na przykład podróż Sintry do Kermoren w Kedwen w trzecim sezonie, pod koniec trzeciego sezonu, zajmuje białowłosemu i Yennefer tylko chwilę, a w grze śmiechu warte. Wiecie, ile by wam to zajęło czasu? Śmiechu warte. Dopiero od 3 miesięcy mamy znacznik w kasztelu. Nie można się przenosić znacznikami z dowolnego miejsca, tylko trzeba najpierw do nich podejść albo podjechać na płotce, która i tak nigdy nie robi tego, co chcemy. Tak więc chyba wszyscy się zgodzą, że w serialu zrobili to o niebo lepiej. Nawet Klocuch nagrał kiedyś o tym piosenkę, co tylko potwierdza moje słowa. Szukam konia, suche wargi mam już od pizdania. Chciałem szybciej dojść do znaku zapytania. Po drugie, Wiedźmin jest lepszy. W serialu Wiedźmin od razu wzbudza respekt, jest umięśniony, ma groźną minę i błysk w oku. Natomiast w grze mamy takiego suchego leszcza, który jedyne co potrafi to fikołkować wokół utopców i robić sobie jaja z poważnych osób. Hokus pokus sare mare arce blatana. Pocałuj mnie w dupę, panie Plajto. Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. W serialu nie ma takiego nieporozumienia. Wszystkie walki Geralt wygrywa bez potrzeby jakichś dziwnych akrobacji. W dodatku podchodzi do wszystkiego z rezerwą i w epicki sposób potrafi wyrazić w 2 słowach swój nastrój bez zbędnego gadania. Fuck. Ah, fuck. Mało tego, niedługo będziemy mieli też drugiego Wiedźmina. A w grze to co? 3 części, ciągle ten sam ryj i głos, byle tylko pójść na łatwiznę. Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nawet po schodach nie potrafi porządnie zejść, żeby się nie wywalić, a w serialu proszę, nawet nie musi się pod nogi patrzeć. Może schodzić i wchodzić nawet z jaskrem na plecach. Żaden problem. W dodatku growy Geralt daje bardzo zły przykład młodzieży, bo prezentuje się często jako uzależniony od alkoholu i chędożenia hazardista. Po trzecie, Yennefer jest o wiele lepsza bez 2 zdań. W grach prawie wcale jej nie ma. W pierwszej i drugiej części na przykład. A w trzeciej, jak już jest, to zachowuje się jak jędza i tylko narzeka. Geralt, potrzebuje cię trzeźwego. Za to, aby wasza przyszłość nie była taka zła, jak na to wygląda. Serial podszedł do sprawy poważnie, bo napracowali się, żeby wymyślić jej historię, jak została czarodziejką, jak straciła garba i płodność. W grach, wiadomo, nie chciało im się nic wysilić, bo tylko patrzą, co by zgapić z książek i żeby wszystko się zgadzało z tym, co napisał Sapkowski. 0 oryginalności. W trzecim Wiedźminie to już w ogóle pojechali po bandzie, bo prawie całą fabułę zerżnęli z sagi, czyli Geralt i Yennefer szukają Ciri. A serial, chociaż ma wzorować się na książkach, to przynajmniej wymyślają swoje własne historie i nie robią od nowa tego samego. Kto by chciał ciągle to samo oglądać, skoro już był serial wzorowany na sadze? Wracając do Yennefer, dialogi są tak samo lepsze w serialu, zrobili Yennefer taką, wiecie, na luzie, ludzką, która potrafi do każdej sytuacji podejść z jajem i rozluźnić atmosferę. Gdyby tobie życie było miłe, zamknąłbyś ryj. Wyczaruj chociaż jakieś porządne jadło przed wjazdem do gównogardu. W grze Yennefer z Wengerbergu jest ciągle poważna i tylko się wymądrza. Co więcej, bez mrugnięcia okiem niszczy mienie biedniejszych od siebie. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Obraża starsze osoby. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Jest zwykłą złodziejką. Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! Widzieliście, żeby w serialu Netflixa Yennefer ubliżyła starszej osobie? Pierdol się. No dobra, ale on też był niemiły, a Vesemir nic jej nie zrobił. Potwory to już w ogóle nie ta liga. Porównajcie sobie, jakie są słabe potwory w grach. W ogóle nie budzą strachu i są śmiesznie małe. A w serialu bestie są zrobione fajnie, bo na przykład na wzór dinozaurów. A kto z was nie lubi dinozaurów? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Inspiracje twórcy czerpią też z Królestwa Zwierząt. Często możemy oglądać okazy przypominające różnego rodzaju robaki, a jak wiemy, są one kluczowe w ekosystemie i bez nich zapanowałby chaos.
W Wiedźminie 3 potwory to przypominają co najwyżej Krzysztofa Kononowicza, a on na pewno nie jest tak ważny dla natury jak insekty i spokojnie moglibyśmy sobie bez niego egzystować. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj omówię, jest po prostu przywiązanie Wiedźmina do sprawy. Widzieliście, żeby w serialu Geralt chodził na dziwki albo grał w Gwinta? W czasie, przypominam, gdy ma jakieś ważniejsze sprawy na głowie? Ja też nie. W grze Biały Wilk udaje chyba tylko, że mu zależy na rodzinie i bliskich, bo i tak sobie wynajduje ciągle inne zajęcia jak szukanie kontrabandy i zbieranie kart. No dobra, koniec gadania. Wiedźmin niby taki mocny do potworów zabijania, ale zamiast machać mieczem zbiera znaki zapytania. Wiedźmin Geralt nosi kalesony. Wiedźmin Geralt śmierdzi, bo jest cały pobrudzony. Wiedźmin Geralt śmierdzi, każdy człowiek go unika. Wiedźmin Geralt jest tak słaby, że już wolę grać w kotika.